Cześć, tu Erin Wilczyński, marketing Prophet z Result Media. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym studiu Patrycję Staniszewską. Patrycja jest osobą, która od blisko dwóch dekad kształtuje aktywnie rzeczywistość internetową w Polsce. Najpierw w Wiabie, teraz w Izbie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jakie są prognozy dla polskiego rynku, czym w zasadzie różni się od innych rynków, jak zacząć tą przygodę na bardzo rozwiniętym i wysoce konkurencyjnym rynku i o marketingu oczywiście. Jedziemy. Cześć Patrycja. Witaj. Wit. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjść jako taka super zajęta osoba. No i chciałam od razu przejść do rzeczy w takim razie. Jesteś e, prezesem, prezeską. Nie wiem, czy lubisz feminatywy. Przyszła mi prezes to jest po prostu od człowieka. Ale Izba Gospodarki Elektronicznej. No i chciałam zacząć tak filozoficznie, bytowo, wysokopoziomowo, dlaczego w ogóle istnieje taka instytucja jak Izba Gospodarki Elektronicznej? <laughs> Bardzo mi się podoba pytanie. Można by powiedzieć, dlaczego istnieje każda inna organizacja na rynku. Tak, i fajnie, ja... fajnie, jak organizacja to wie. Tak, dokładnie. I y, generalnie y, jak wiesz, wcześniej y, tworzyłam inne organizacje na rynku. No, poznaliśmy się jak byłaś w Jabłys Tak, jeszcze. dokładnie. I już tam y, na poziomie jabu jak byłam, y, ponad 10 lat temu czułam potrzebę. Do zrobienia czegoś dla branży handlu elektronicznego. W związku z tym, że moja historia z jabym się zakończyła, poznałam się wówczas z byłym prezesem Allegro, Grzegorzem Wójcikiem i mieliśmy ten sam pomysł, a mianowicie stworzenia organizacji, która wesprze podmioty z handlu elektronicznego na polskim rynku, tak żeby rynek rozwijał się lepiej, zarówno pod względem wsparcia legislacyjnego, lobbyingowego, jak również edukacyjnego, marketingowego. Także ponad 10 lat temu mm, Usiedliśmy razem do stołu, pamiętam, jak dzisiaj to spotkanie i nasze pomysły się zbiegły. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że będziemy tworzyć wspólnie organizację. Na początku nie była to izba, tylko potrzebny był byt prawny, w związku z tym była to fundacja. Mieliśmy 20 firm pierwszych założycielskich, to były największe podmioty z handlu elektronicznego na rynku, które też podjęły wspólnie decyzję, że czas na stworzenie dużej organizacji prężnej. Zależało nam na tym, żeby to był byt naprawdę duży, który będzie reprezentował branżę. W związku z tym podjęliśmy się stworzenia nie stowarzyszenia, ale Izby Gospodarczej. No i tak po 6 miesiącach, i to konkretnie w 2013 roku, zdobyliśmy 100 podmiotów, bo to jest 100 podmiotów z branży handlu elektronicznego, bo to jest wymagane prawnie, żeby było 100 podmiotów, aby powstała Izba Gospodarcza, została zarejestrowana i tak oto Izba Gospodarki Elektronicznej powstała. A o tym, że była potrzebna rynkowi, świadczy to, że w ciągu 6 miesięcy pozyskaliśmy właśnie te wszystkie 100 podmiotów, które do teraz funkcjonują w ramach naszej organizacji i z nimi tworzymy bardzo ciekawe, interesujące projekty. No i po liczbach, jak rozwija się rynek polski branży elektronicznej, widać, że to był strzał dziesiątek. Potrafiliście chyba na najgorętszą dekadę, bo Dokładnie. wtedy to się jeszcze zaczynało, wtedy ludzie. Alegro jeszcze te, te obawy były, no jak spojrzeć też, ta wartość tego rynku była wielokrotnie mniejsza, to tak samo całego War... internetu. Tak, wartość rynku była nawet nie połowy, ale to była jedna piąta tego, co jest teraz. 10, miliard, 10 miliardów około. Tak, do... tak. Teraz 50, tak? Do 20... Nie, teraz według szacunków PricewaterhouseCoopers wartość rynku yy, polskiego e-commerce wynosi 100 miliardów złotych. Okay. A co najfajniejsze, za 5 lat ma się niemalże podwoić, bo to będzie 180 miliardów złotych. Niesamowicie. 9 na 10 internautów w tym momencie kupuje przez internet i to jest akurat z naszych raportów, bo robimy raport Omnicommerce kupuje wygodnie, gdzie już od 7 lat badamy zachowanie i preferencje konsumenta w internecie i właściwie w sprzedaży wielokanałowej i tutaj wychodzi, że konsument jest już całkowicie z tendencją do zakupów przez internet. Raport Gemiusa i Jawu podaje także 77% internautów chyba ostatnio u tak, was tutaj wychodzi muszę troszeczkę to doprecyzować, 9, 10, bo to zależy od, od metodologii też. Tak, oczywiście. dokładnie, bo raport, który w tym roku powstał, nie z nami. To jest tak naprawdę raport, który był pomysłem moim i Mateusza. Mm, teraz wypadło mi nazwisko z, Gemi który pracował w Gemiusie. E i to jest nasz pomysł, jeśli chodzi o ten raport. Myśmy go wiele, wiele lat tworzyli z Gemiusem mm, i rozmawialiśmy na temat metodologii co, i co chcemy w ramach tego raportu rapor, raportu właśnie odnieść. Także tutaj chciałabym doprecyzować, że pomysł był z Izby. I i wspólny gmiosowy. Uciekliśmy na chwilę od Izby, wrócimy do niej, ale skoro już, już weszłaś w krainę raportów, ja je bardzo lubię, mm -hmm. <laughs> namiętnie czytał różne rzeczy, które wychodzą. Ostatnio też wydaliście raport o e-commerce odpowiedzialnym społecznie. Mm -hmm. Do niego dojdziemy. A ja bym chciał porozmawiać o polskim konsumencie. To jest chyba jedna z najważniejszych osób dla Waszej branży, dla Waszej Izby. Jak wygląda ten właśnie polski konsument i czym on się różni od tego konsumenta dekadę temu, ewentualnie od tego za granicą? Tak, polski konsument jest najważniejszy, bo ponieważ bez konsumenta nie funkcjonowałby w ogóle żaden handel, a już na pewno nie handel elektroniczny. Tak jak już powiedziałam chwilę temu, 9 na 10 internautów w tym momencie kupuje przez internet. To są naprawdę, to jest fenomenalna liczba. Kiedy jak startowaliśmy, było to zaledwie 20% to... osób kupowało przez, przez internet. Według szacunków w ogóle Waterhouse w ciągu najbliższych 5 lat kolejne prawie 3,5 miliona konsumentów ma rozpocząć swoją historię z zakupami przez internet. Jeżeli chodzi o konsumenta, on bardzo dynamicznie się zmieniał przez ostatnie przez ostatnie lata i polski konsument jest zafascynowany technologią. Dlatego w Teraz już decyduje się przede wszystkim na zakupy, na zakupy przez internet. Zmieniła to również pandemia. Um, myśmy w trakcie pandemii, tuż po tym jak się rozpoczęła, po trzech miesiącach, też wydali raport w kryzysie do e-commerce, i który pokazywał wyraźnie, że pandemia wzmocniła zakupy elektroniczne. Po kolejne 30% wówczas konsumentów zdecy musiało zdecydować się przez, na zakupy nie, nie przez internet, tak? ale co fajne, jak konsument wchodzi i rozpoczyna historię z zakupami przez internet, to on pozostaje. To znaczy, chętniej dokonuje tych zakupów przez internet. Nadal to, co obserwujemy przez ostatnie kilka lat, to od samego początku do teraz nadal dla konsumenta liczy się ta cena, aczkolwiek rośnie bardzo mocno jakość. No. Czyli dla niego jest ważna już teraz coraz bardziej jakość produktu. A jeżeli chodzi o naszych sprzedawców internetowych, to można powiedzieć, że dostarczają zarówno jakość produktu, jak i jakość najwyższą obsługi klienta. Powiedziałam, że konsument uwielbia technologię. Uwielbia te technologie w kilku aspektach. Dostarczania produktu, no to znaczy my uwielbiamy paczkomaty. To wychodzi ze wszystkich badań, że mamy... tak, rzeczywiście ten paczkomat ostatnie... stał się takim w e-commerce, jeśli w tej chwili nie masz blika i paczkomatu, to równie dobrze możesz nie odpalać. Tak, przez ostatnie trzy lata to się bardzo mocno wzmocniło, czyli jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o dostarczanie produktów, to uwielbiamy paczkomaty i kurierów. To są paczkomaty w tym momencie przodują, aczkolwiek kurierów też, kurierów też kochamy, a zaraz powiem dlaczego, bo urosła nowa grupa docelowa, w, 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 jeśli chodzi o e-commerce'ie. Jeżeli chodzi o płatności, bo też to poruszyłeś, no, no Blik to jest fenomen. Fenomen na skalę, na skalę światową, i tutaj my naprawdę kochamy blika, ale kochamy też szybkie przelewy, to żeby była jasność i karty. Znaczy Bo... przelewy to też jest taki nasz fenomen y, od strony danych, że y, paperlink, czyli te szybkie przelewy bankowe w żadnym innym kraju chyba nie są tak popularne jak w Polsce. Nie, w żadnym, w żadnym. Generalnie w wielu krajach jest karta płatnicza, tak, tak funkcjonuje. I, I długo, długo nie A nic. u nas jednak, mimo wszystko, ten konsument, no, my kochamy, tak jak powiedziałam technologię, a to widać również w podejściu do y, sklepów y, do, do sklepów internetowych. I w ogóle podejściu do handlu, ponieważ co zauważyliśmy w czasie, pand w czasie pandemii, teraz w, czasie, w czasach, w których jesteśmy, no w czasach niepewnych, tak, wojna, inwazja Rosji na Ukrainę, inflacja galopująca, trudna sytuacja gospodarcza, nie wiemy tak naprawdę co się będzie działo, wszystko jest pod znakiem zapytania, to ten konsument w ogóle bardzo, urosły bardzo zakupy wielokanałowe. I to też właśnie wyszło w naszym raporcie o e-commerce: kupuje wygodnie i w kryzysie do e-commerce, że konsument tak kocha technologię, że w ogóle chciałby, żeby sklep tradycyjny Dostarczał mu równie interesujące technologie, i to dotyczy kilku rzeczy. Przede wszystkim chciałby takie same promocje jak w offline, również mieć w online. Wizualizacja produktów w formie wideo, augmented reality, to po prostu powinien być standard już teraz y, dla dostarczany konsumentowi. No i oczywiście płatności cyfrowe. Generalnie blikiem, żeby wszędzie mógł płacić, kartą. Y, w ogóle. Pewne jeszcze mieć możliwość zintegrowanego konta, żeby w jednym miejscu odebrać, w drugim zwrócić, żeby mieć ciągłość, ciągłość obsowania. Jeden user experience niezależnie od kanału. Tak. Tu, tu, tu User Experience niezależnie od, kana od kanału, to jak najbardziej. W ogóle też postrzeganie sklepów stacjonarnych zmienia się u konsumenta. Konsument chętnie wejdzie do sklepu stacjonarnego. Dogląda, dokona jakby przeglądu tego, co jest, ale zakupu, chce zakupić przez, nie wiem, telefon, tablet. I żeby towar do, trafił do domu, czyli traktuje sklep stacjonarnie jako showroom. No to odwrócone ropo to też per, 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 per kategoria. Ja myślę, że nasza ochrona konsumencka, że jednak to, że kupując przez internet, jestem trochę lepiej chroniony, też może mieć no duży wpływ. Prawo, bardzo, prawo europejskie bardzo dba o konsumenta. Tak, tutaj ma konsument 14 dni na poinformowanie że chce zwrócić towar, jeśli go kupuje w internecie i drugie 14 na to, żeby go zwrócić. Także, a niektóre sklepy wychodzą tak naprzeciw konsumentowi, że ten czas na zwrot, to jest nawet czasami 30 dni. 100 dni. Dokładnie, także to jest bardzo fajne i to jest jeden z... Unikatowych przewag polskich e przedsiębiorców versus zagraniczni, że właśnie w taki sposób, z taką troską, podchodzą do konsumenta tak, żeby zostawał lojalny, żeby kupował jak najwięcej jak najwięcej w internecie i to przyciąga konsumentów. Powiedziałam o jeszcze jednym przed chwileczką, które jest bardzo istotne. W pandemii, w związku z tym, że musieliśmy siedzieć w domu, bez, w bezpieczeństwie, i tak dalej, wzrosła nowa grupa docelowa a mianowicie seniorów. My jako organizacja od lat szkolimy nie tylko biznes, ale szkolimy także konsumentów i szkolimy również seniorów. I według naszego raportu, naszych raportów, między innymi w kryzysie do e-commerce, on e-commerce kupuje wygodnie, wychodzi na to, że w pandemii bardzo mocno grupa seniorów urosła. No to A, to, to, patrząc była, to na była ta to, grupa nieopetna i ona potem była najbardziej zagrożona, więc tak, tak siłą patrząc, rzeczy troszkę ich wypchnięto. Dokładnie, patrząc na to, że GUS pokazuje, że w tym momencie jest 22% seniorów w Polsce, w społeczeństwie, jedna trzecia już w tym momencie... Kupuje przez internet, to naprawdę jest dużo. I to mam dane sprzed kilku miesięcy, więc pewno teraz, teraz to, to znowu wzrosło. I jak zachowują się seniorzy? Bo to jest nowa grupa docelowa i to jest ważny sygnał dla przedsiębiorców. Seniorzy nie porównują w internecie. Seniorzy, dla seniorów ważna jest jakość produktu i dla seniorów ważne jest bezpieczeństwo. To są dwa główne elementy. W których, na które zwracają uwagę, i oczywiście zakup musi być łatwy i szybki, i dostosowany interfejs też do, do właśnie tego typu zakupów. Seniorzy trochę obawiają się płatności cyfrowych, ufność, dokładnie, mają dużą nieufność co do pieniądza cyfrowego, ale tego też uczymy, w jaki sposób przełamać tę barierę, że płatności cyfrowe to płatności bez granic i tłumaczymy seniorom, jakie mają korzyści z, danego, z danej formy z danej formy płatności. Natomiast to jest fantastyczna grupa docelowa i to jest grupa docelowa, która będzie świadomie rosła. W tak jak mówisz, no pandemia była tym. Oni musieli nagle nauczyć się tak. na, no, umawiać do lekarza przez internet. Mhm. Y, mieli te komputery, no był kontakt z młodszymi mhm. ludźmi. Kiedyś, jak była ta wielka fala emigracji, y, rozmowy Skype z dziadkiem i babcią, mhm. to dały komputery mhm. i to był taki drugi szko, skok od tamtego czasu. Więc ja też widzę po swojej rodzinie, że i 80-latkowie, czy tam prawie 90-latkowie już robią różne rzeczy przez internet, ponieważ też te interfejsy, tak jak mówisz, poszła zmiana. Interfejsy, kiedy są dla nich mhm. Czytelny, kiedy ten proces jest taki mocno za rączkę, mocno bezpieczny, to jest to dla nich fajny kanał. No a to porównywanie, ja, ja, ja mam taką obawę, i z tą grupą chyba też związaną, że tak jak w waszym badaniu wyszło, nie wiem, kiedy był robiony e-commerce odpowiedzialny, kiedy dokładnie były... Myś, nie cały miesiąc temu poszedł odpowiedzialny, A, ostatni. Tak, ale to była publikacja, nie wiem, kiedy, czy w czerwcu, lipcu były Dwa rozmowy? Dwa miesiące wcześniej kończyliśmy. Tam 67% konsumentów stwierdziło, że chce od sklepów pewnej odpowiedzialności większej, chce rozwiązań ekologicznych, mhm. smart i tak dalej. Teraz słyszymy, że rosnąca inflacja mhm. Ta niepewność zwiększa nasz powrót do tego, co było przez wszystkie lata najważniejsze, czyli cena. Ona troszeczkę spadała, teraz troszeczkę urośnie, aczkolwiek hmm. chyba już nie stracimy tej odpowiedzialności społecznej. Według też raportu, o którym wspomniałeś, tak, nasze sklepy postrzegane są jako bardzo odpowiedzialne, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, sprzedaż produktów, całą ścieżkę, ścieżkę zakupową po delivery, tak. Także tu jest... Y, 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 Stanowimy ogromną konkurencję dla przedsiębiorców unijnych i, i poza, poza Unią Europejską. Konsumenci postrzegają nasze sklepy na, za bardziej ekologiczne, za bardziej postępujące odpowiedzialnie. To jest fajne i wskazują to, że to jest przewaga do sprzedaży, żeby wychodzić poza poza granice kraju. Natomiast niestety no, żyjemy w takich czasach jakich jak żyjemy. Nie wiemy co się stanie. Przecież według szacunków ekonomistów produkt krajowy brutto jest o 1% niżej w tym momencie niż, niż szacowali. To jest dużo. Spadki widać ekonomiczne niesamowicie. Strach konsumentów jest duży, bo u nas wskazało że ponad 40% konsumentów obawia się bardzo kryzysu. Nie wie co będzie. Czeka, ta, czeka na końcówkę roku, czekają na pierwszy kwartał. Wie, w jaki sposób to wszystko be, to będzie się działo. No. Zwyżki cen prądów, tak, no to są, to są ogromne. Boimy się także przerw dostaw surowców. Generalnie wszystkiego w tym momencie jest strach też napędzany przez media i ogólnie... No jest, no społeczeństwo też jest zestresowane, że żyjemy tak. w trzecim roku ciągłego kryzysu. Tak, do, dokładnie. Boimy się, czy pandemia wróci. Też nie było wiadomo, czy dzieci pójdą do szkoły, czy nie. I słuchaj, to wszystko powoduje, że ma wpływ na biznes, na każdy biznes, bo tak. tutaj nie mówię tylko o e-commerce, ale mówię też o, o samym handlu. Konsument liczy każdą złotówkę. Jeżeli wraca do tego sposobu myślenia, że liczy każdą złotówkę, no to, mimo wszystko, jak będzie miał dopłacić do przesyłki, żeby była opakowana ekologicznie, to dwa razy się zastanowi, czy, czy po prostu to zrobi. I tutaj yy, myślę, że musimy odczekać rok, dwa, zanim nasze w ogóle myślenie i, i postrzeganie konsumenckie wróci, wróci także do normy. I, i w ogóle życie, tak? No bo to no, ja, mam ja mam nadzieję, że, że kryzys yy, minie. Jak najszybciej i że mm, wrócimy do, do, że tak powiem, normy. A jakie masz przeczucie? Bo tak podskórnie, kiedy są czasy kryzysu, to polski biznes zwykle, jeśli za bardzo nie chce mu się pomóc albo za bardzo nie chce mu się przeszkodzić, to on najczęściej da sobie dość dobrze radę. Jakie masz nadzieje, wnioski, hmm. obawy z przyszłym rokiem, tak jak mówisz, z czasem obecnym, z przyszłym rokiem hmm. dla e-commerce? E-commerce się nie zawali, raczej hmm. będzie rosnął. To wszystko hmm. pokazuje, że nawet tak inne kanały będą traciły, to e-commerce stopniowo będzie zyskiwał, bo wszystko się tam przenosi. Oszczędności w e-commerce mogą mieć wiele twarzy, Aha. od dobrych programów lojalnościowych, przez agregowanie Aha. zakupów, Aha. różnego rodzaju też subskrypcje Aha. i tak dalej, więc e-commerce nie, 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 nie wygląda na zagrożony, nie wiem, przynajmniej ja tak czuję, może, może ty masz inne dane, znaczy Ja mam inne podobne, dane podobne do ciebie odczucie, natomiast jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to czują obawę, tak, widzą pewne spadki w sprzedaży, w sprzedaży swoich, tak, że koszyki są mniejsze przede wszystkim. Natomiast nie wiem, czy miałeś w ręku raport PricewaterhouseCoopers ostatnio bardzo dobre. Zresztą ja bardzo, też poza naszymi raportami posiłkuje się price'em bardzo często. I y, według analiz, analizy price'a, najbliższe 5 lat y, e-commerce i tak będzie rósł. Nie będzie rósł tak jak było, tak jak, tak dynamicznie jak w tym momencie, bo pewne spowolnienie też go czeka, to ale pan będzie, pandemia, i to 20 będzie znowu Mimo wszystko, wzraste. słuchaj, w ciągu pięciu lat 187 miliardów złotych jest szacowane, czyli urośnie o te prawie 90 miliardów złotych. To jest, to jest sporo, bo to jest machina, która się... Rozkręciła i ona będzie się dalej rozkręcała. Myślę, że więcej konsumentów będzie rezygnowało ze sklepów stacjonarnych i będzie kupowało, kupowało po prostu nadal w internecie, będą wyszukiwali tańszych produktów i, i dokonywali tych atrakcyjniejszych dla siebie, dla siebie zakupów, ale mimo wszystko pozostaną, pozostaną przy zakupach w internecie. Także wiesz, tak samo zastanawialiśmy jak pandemia. Pandemia to był boom dla, dla e-commerce i to, to niewątpliwie się nie działo. Chociaż rok już wcześniej, rzadko o tym się mówi, ale rok przed pandemią to naprawdę był boom rozwoju handlu elektronicznego, jeśli chodzi o ilość sklepów. Wtedy powstało najwięcej sprzedawców, sprzedawców internetowych. Pandemia faktycznie podbiła, podbiła zwłaszcza konsumencko. To też o czym się nie mówi, że ta ilość zakładanych sklepów to jest zawsze takie śliskie, bo nikt nie mówi, ile z tych sklepów działa po 18-24 miesiącach. No, no, tutaj, tak, no, niestety, jest, no to jest twardy rynek. Tak jak każdy. Tak. Ale, znaczy, moim zdaniem, nie, to, to. to też to co mówisz w tym okresie czasu, to mm -hmm. to, że wiele osób myślało, o wejdę do internetu, zrobię e-commerce i mi się uda. Przecież tam są już firmy tak w tym wyspecjalizowane, że to już jest tak twardy, brutalny, agresywny rynek, że jeśli wchodzisz bez przygotowania, bez mm -hmm. odpowiednich narzędzi, no to na dzień dobry. Ale Erwin, prawda jest taka, jak rozpoczynasz jakikolwiek biznes bez przygotowania, to, to... jaki sukces cię czeka? Jak robisz cokolwiek w życiu bez konkretnego planu strategicznego, biznesowego, jaka, jaka historia cię czeka? No, no, raczej jak... nie sukcesu. Tak? Raczej nie sukcesu i to Pokazuje te 80-90% sklepów, które zrobiły to wtedy troszeczkę tak Dokładnie. Na, na I dlatego my, jako organizacja, między innymi po to istniejemy. Zapytałeś mnie, po, po co istniejemy. Po, nie tylko po to, żeby działać mocno legislacyjnie i wspierać nasze biznesy, zarówno w kraju, jak i za granicą, bo my jesteśmy częścią europejskiej organizacji i zajmujemy się również legislacją europejską. My mamy od 10 lat szkołę gospodarki cyfrowej, której edukujemy biznesy właśnie w jaki sposób założyć sklep internetowy, jak go prowadzić, jak, jak, jak go właśnie rozwijać. Edukujemy z legislacji, edukujemy z podatków, z wszystkiego, żeby właśnie wspierać biznes w rozwoju, żeby się sklepy błyskawicznie nie zamykały. My strasznie mocno stawiamy na rozwój cross-border e-commerce. Ponieważ y, według danych, i tutaj posiłkuje się Eurostatem, tylko 5% przedsiębiorców e-commerceowych y, robi eksport online. To jest naprawdę, jesteśmy w dalekim y, y, ogonie, na, na końcu, jeśli chodzi w, y, w Unii Europejskiej o eksport online. My robimy w związku z tym, słuchaj, pro, projekty Szkoły Gospodarki Cyfrowej wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Która zajmuje się właśnie wspieraniem przedsiębiorców w eksporcie, ale z nami robi handel elektroniczny, czyli my szkolimy producentów, szkolimy sklepy, szkolimy generalnie wszystkich, którzy chcą rozpocząć sprzedaż transgraniczną, online. To my, to my to z nimi robimy. Słuchaj, przeszkoliliśmy przez te trzy lata kilka tysięcy przedsiębiorców. To naprawdę spora liczba i mam nadzieję, że. Nie tylko pandemia, ale bieżąca sytuacja zainspiruje przedsiębiorców polskich, żeby wychodzili poza granicę, ponieważ y, ilość konsumentów w Polsce fantastycznie, dynamicznie rośnie i jest, jest atrakcyjna. Ale pamiętajmy, że nasz rynek polski jest tak mały. Atr, mały, ale mega atrakcyjny dla podmiotów z zagranicy i do nas dynamicznie wchodzą podmioty zagraniczne po to, by nasi konsumenci kupowali. Dlatego, zresztą e-commerce nie jest na granic, tak? Tutaj no, po prostu możesz zwłaszcza, sprzedawać zwłaszcza wszędzie. w Unii Europejskiej w tej chwili. Bo, Oczywiście. Możesz sprzedawać wszędzie, a konsumenci zagraniczni cenią sobie jakość polskich produktów i obsługę klienta. I warto na to zwrócić uwagę i warto to, warto to wykorzystywać w sprzedaży. My jeszcze, jeśli chodzi o cross-border e-commerce, bo myślę, że to też jest fajne dla przedsiębiorców, razem z Ministerstwem Rozwoju przygotowaliśmy słuchaj na... no nowy portal trade.gov.pl i zakładkę eksport online i na tej stronie można znaleźć kompleksowe informacje i materiały właśnie, w jaki sposób rozpocząć eksport, kwestie legislacyjne, wszelkiego rodzaju, jak się marketingowo przy, przygotować, jak pozyskać klienta. Naprawdę staramy się kompleksowo dostarczać materiały merytoryczne naszym, naszym przedsiębiorcom. W ramach e-commerce Europe, bo to jest też ważne, my bardzo promujemy polski rynek. Handlu elektronicznego. Wszystkie raporty, które wychodzą w Izbie Gospodarki Elektronicznej, tłumaczone są na język angielski i wysyłane przez e-commerce Europe do 22 krajów. To jest naprawdę wartość ogromna. Bo my pokazujemy, jak fajny jest rynek, polski rynek e-commerce, ale też nasi przedsiębiorcy mają możliwość poprzez relacje nasze z E-Commerce Europe dotarcie, dotarcia do tych rynków. A zapytałeś mnie, jak w ogóle przedsiębiorcy nasi radzą sobie w aktualnej sytuacji i, i w ogóle, jeśli chodzi o sprzedaż transgraniczną. Powiem w ten sposób: wojna na Ukrainie, a właściwie najazd Rosji na, na Ukrainę, spowodowało, że wiele naszych biznesów, które tam prowadzi, E cross-border e-commerce, naprawdę były w ogromnym w kryzysie. Jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy tam prowadzą handel, słuchaj, którzy prawie w 60% opierali o ten rynek swój biznes. Byli w ogromnym kryzysie, ale nasi przedsiębiorcy są świetnie przygotowani do robienia biznesu. Ja uważam, że jesteśmy elastyczni, elastyczni kreatywni, pomysłowi, i wyobraź sobie, że w tym momencie, nawet na, na Ukrainie, prowadzony jest e-commerce, dostarczane są produkty do, do specjalnych stref bezpieczeństwa. I muszę powiedzieć, że. Przetrwały te firmy. Ja jestem zaskoczony tymi 5% To jest tak. dla mnie strasznie mało. Moje pierwsze przygody za komersem e mm. e, może nie były typowe i były blisko dwie dekady temu, ale to ja już wtedy sprzedawałem za granicę, ale to był antykwariat. To zupełnie mm -hmm. co innego. Masowo e, pierwszy raz 8-9 lat temu sklep mm -hmm. Niemczech, gdzie policzyliśmy, że rynek jest dwa razy większy, obsługa klienta niby trudniejsza, mm -hmm. ale, ale się udało. No, ale to, że od trzech lat jest taki, wszystkie instytucje tak. promują, że róbmy crossborder, róbmy crossborder, jeśli mamy 5% w tej chwili, no to to jest ogromne pole do rozwoju, biorąc pod tak. uwagę, jak blisko mamy. I głównie, i głównie robią cross-border e-commerce duże podmioty. To, żeby nasze, no nasze ogromne sukcesy to jest Answer.com, Modivo, e, obuwie CCC. tak, no To są nie, niekwestionowani liderzy, którzy no, a... są znani wszędzie i robią to z ogromnym sukcesem. To no jest tak, w ogóle... Ale to jest kwestia... Oni, jeśli zrobili tak, mówisz, o olbrzymich firmach, mm -hmm. które w takim razie potrafią robić najtrudniejszą rzecz w handlu, czyli logistykę. Consumer mm -hmm. Za na naszą zachodnią granicą on chce mieć, on, on od lat ma Amazona. My mamy mhm. Amazona od tego roku, on mhm. ma go od wielu lat i on chce Next Day Delivery. To jest tak. w ogóle bardzo późno. Więc dużym filom łatwiej jest to rozwiązać. Robimy sobie gdzieś przy, pod Poznaniem, Brawo. gdzieś za Wrocławiem, jakąś Brawo. halę przeładunkową i towar jest parę godzin później w Niemczech w hubie logistycznym mm -hmm. lokalnym. i Także tak, no, oni mieli łatwiej, no ale no, od lat powstają też rozwiązania mm -hmm. ułatwiające to. No oczywiście żeby, technologia żeby wejść i na marketing, automation i w ogóle wszelkiego rodzaju e, rozwiązania technologiczne. To przecież wszystko służy rozwojowi elektronicznemu i bez automatyzacji nie ma e-commerce. Także jeżeli nie inwestujemy w automatyzację, tego e-commerce'u dobrze nie zrobimy, I nie ale Allegro, z, z popatrzmy na debiut Allegro, tak, wreszcie weszło na rynki międzynarodowe, ja gratuluję ogromnie, to będzie, moim zdaniem, to będzie mega sukces, więc kibicuję, kibicuję naszemu m, graczowi bardzo mocno i, e, i cieszę się z tego. Bo od lat marzyłam o tym, żeby Allegro, Allegro wyszła Ta, na. Powiedziałeś debiut i ja od razu ten giełdowy i, A, i giełdowy kurs akcji tak. i stanął przed oczami. Fajnie, no z drugiej strony to jest polska firma i fajnie, że mieliśmy przez lata, no kurczę, pierwsze nieudane wejście eBay'a i tak mhm. dalej, że jednak tyle lat byli tą, tą taką twierdzą mhm. nienaruszaną. No eBay w końcu wszedł. I, tak. i tu może porozmawiajmy o drugiej stronie. Mhm. Jak oceniasz po tylu miesiącach wejście eBay'a do Polski? Tfu, co ja gadam? Przepraszam, Amazona. No, Amazona. <gry> Amazona. Wiesz co, trudno mi oceniać y, Amazona. Y, ale jak rynek zareagował, wiesz, bo w pierwszej chwili wszyscy zareagowali panicznie. Ja, ja pamiętam to, jak, no tak, jak się, pojawiły, jak się pani... pojawiły pierwsze zapowiedzi, wszyscy wprowadzili natychmiast programy, będziemy mieli swojego Amazona Prime, a, tylko że przez to z telewizji i tak dalej, i tak dalej. Kurz opadł, Amazon jak y, po swojemu, jak góra lodowa, powolutku, małymi krokami, no ale zaczął. I jak ty to oceniasz? Dobrze, ja powiem w ten sposób, w ogóle... Y, Czasami to chyba jest w naturze Polaków. Za dużo panikujemy, jak wchodzi nowy gracz, duży na rynek. Tak, panikowaliśmy już kilka lat wcześniej. Pamiętam, słuchaj, tak, 10 lat temu, jak powstawała izba. To wszyscy tylko mówili, co będzie, jak Amazon wejdzie na rynek. No i właściwie nic. Wszedł na rynek, ok. Jest. Konkurencja wzrosła dla naszych graczy, tylko poprawia. Jakość polskich, polskich przedsiębiorców, no bo jakby nie patrzeć, jest to zdrowa konkurencja, tak? Konsumenci mają też szerszy wachlarz wyboru, wyboru produktów. Natomiast, czy można to powiedzieć, że to jest ogromny sukces? No, no jest ten gracz na naszym rynku, natomiast Myślę, że nie, by, nie, nie osiągnął takiego spektakularnego um, sukcesu, o jakim wszyscy mówili. Że Zaora i wy. Właśnie, właśnie o to chodzi. No to się nie stało, no i to się już nie stanie, moim zdaniem, tak? Także znalazł sobie jakiś tam przestrzeń na, na, na rynku polskim. Natomiast, mimo wszystko, siła Allegro pozostała, tak? Tu, bo Polacy są lojalni, jeśli chodzi o marki polskie, tak? Czyli od początku e, dla nich Allegro to jest związane Polski z powstaniem polskim, polskiego e-commerce. Wyobraź sobie, że jak robiliśmy kiedyś takie fajne badania między konsumentami, to było 9 lat temu, co to dla ciebie jest e-commerce, to mówili Allegro. Nie, nie, nikt nie powiedział handel elektroniczny, że kupuje przez internet, nie. Po prostu odpowiadali słowo Allegro. Także wiesz, jaki bicuje każdemu graczowi na, nie, no, na, na rynku polskim. Wiesz, konkurencja jest lepsza dla konsumentów. Tak, i... dokładnie. Tutaj myślę, że, że większą, większą taki może nie problem, ale to, to, co my zauważyliśmy, to jest wejście azjatyckich podmiotów o, na rynek. Tak, to kolejne rynek. pytanie. Wiesz, ja, ja uważam, że też konkurencja, konkurencja jest dobra, jak wchodzi nowy gracz na rynek, na rynek krajowy. Natomiast to musi być zdrowa konkurencja i to I musi być uczciwa. I to musi być uczciwa konkurencja. Jako organizacja naszym celem jest rozwój handlu elektronicznego w Polsce, ale dbanie o interesy naszych rodzimych przedsiębiorców. W związku z tym my prowadzimy taką akcję, taki sam start. To jest akcja, która ma dwa lata. Równe ramy prawne i konkurencyjne dla polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Przesyłki spoza Unii Europejskiej, tutaj mam, mam na myśli przesyłki z platform azjatyckich, nie są są, um, są sprzedawane bez VAT-u, bez, bez cła, a naprawdę tu musi być równa, równa konkurencja. I wiesz, co? To nie jest problem tylko naszego kraju, bo my, w ramach właśnie mm, członkostwa w E-Commerce Europe, Rozmawiamy na ten temat. Z, z problemem nieściągalności, ymm, nieuszczelniania VAT-u od przesyłek spoza Unii Europejskiej mają wszystkie kraje problem. I staramy się, mimo że weszła, dyrekt, weszła dyrektywa VAT e-commerce, która miała uszczelniać to, czyli ściągać odpo, w odpowiedni sposób y, ten VAT, to się nie dzieje na takim poziomie, jak powinno być. My mamy z kontakt z Ministerstwem Finansów regularny w tym temacie, z kasem, i y, staramy się też wesprzeć kas jako organizacja, żeby pomóc im właśnie w uszczelnianiu tego, tego VAT-u, natomiast sam proces automatyzacji się nie udaje na takim perfekcyjnym poziomie, jaki byśmy chcieli. No ale to nie jest tylko problem polski, tu muszę powiedzieć, że to nie jest jakby tylko u nas, natomiast to jest w całej Europie, ale żeby była ta równe, żeby były te równe ramy prawne i konkurencyjne, żeby ten polski przedsiębiorca sprzedawał na takich samych zasadach, jak właśnie podmioty spoza Unii Europejskiej, to musi mieć większe wsparcie ze strony administracji, y, administracji rządowej. To jest niekwestionowalne i to się musi, to się musi zdarzyć. My prowadzimy to jeszcze taki jeden projekt bardzo ważny: Polska Cyfrowa, pakiet zmian gdzie mu wyraźnie wskazujemy na kilka zmian, które powinny się zadziać. Między innymi właśnie to dotyczy platform spoza Unii Europejskiej też to jest jakby pochodna takiego samego startu i między innymi, żeby takie platformy miały mm, swoją siedzibę w kraju, tak, też żeby konsument, żeby zabezpieczyć konsumenta, który coś kupuje i żeby mógł się bezpośrednio zwrócić do, 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 do firmy na terenie kraju, że coś nie działa, że, że, że produkt, żeby mógł, nie wiem, zwrócić produkt, czy, czy za Reklamować, tak? To też powinno się wydarzyć. I to jest właśnie jeden z głównych elementów naszego polskiego, polska cyfrowa pakiet zmian. Musi się to zmienić, jeżeli chcemy mówić o równych w ramach prawnych i konkurencyjnych. Jestem, jest, jestem ciekawy, bo ja nie kupuję w chińskich sklepach z różnych, z różnych powodów odetycznych mm -hmm. przez podatkowe, a tak naprawdę zależy mi na możliwości szybkiego dostania produktu, szybkiego zwrotu, dobrego klient-serwisu. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jestem już starym człowiekiem i wygoda, no. bezpieczeństwo, tak jak bo powiedziałaś, ja si silver serwerzy, to ja. No nie, silver serwerzy są po 60, <laughs> Wiesz co, to jeszcze, jeszcze chciałabym do jedną kwestię poruszyć, mm -hmm. bo porus... ty mówiąc, że nie kupujesz na tych platformach, no ja też nie kupuję na platformach Azja ale Natomiast... są szalenie popularne. Tak, bo, bo sprzedają za grosze tak, produkty. No tutaj, tutaj cena to. Wchodziłeś w I, tak, znaczy, no I, I Trudno to przebić. Bo oni się reklamują Ale... legalnie, więc wiesz, wpisując jakiś produkt, trafia się u nich na produkt mhm. albo na jego podróbkę bez informacji o tym, że jest tak. to podróbka. No i z tym też walczymy. Natomiast, żebyś, żeby wiedzieli konsumenci, którzy nas będą słuchać, czy, czy ważna informacja. E Produkty na platformach spoza Unii Europejskiej nie obowiązuje prawo Unii Europejskiej, czyli też nie obowiązują certyfikaty bezpieczeństwa. I tak naprawdę nie wiesz, co kupujesz. Jak kupuje się, nie wiem, jakieś zabawki dla dzieci, tak jak jeszcze kupujesz w polskim sklepie, to wiesz, co kupujesz, tak, masz odpowiednie certyfikaty, opis produktu i tak dalej. Tutaj naprawdę to jest loteria. Więc ryzykowny też, ryzykowny też poniekąd zakup, ale wygrywa tak cena, tak. chociaż wiesz co, jak nie pamiętam dokładnie teraz liczby, jak to wyglądało, ale rozmawialiśmy właśnie na ostatnim spotkaniu z firmą badawczą, która nas obsługuje, Mobile Institute, że już Polacy nie kupują aż tak dynamicznie na platformach platformach azjatyckich, jak to wyglądało, że spowolnił się, spowolniły się też zakupy. Będziemy badać to m.in., dlaczego, czy, czy ta jakość jednak przemówiła i brak kontaktu ze sprzedającym miał na to wpływ. Bo sama jestem ciekawa, jaki jest. Powód. Tak, co, co, co było triggerem, że, tak. że, spowol, że się spowolniło? Tak, jedynie, tak. Czy czasy dostawy? Hongkong 30 dni i tak dalej. No, tak, no, bo wiesz, według naszych raportów, to konsument w ogóle chce przesyłkę na już. Oczywiście. Kontakt z biurem obsługi klienta musi być. Słuchaj, co? Cztery osoby wskazały, że trzy godziny, ale co druga wskazuje, że jedną godzinę. Po prostu w ciągu jednej godziny chce odpowiedź, jeżeli kontaktuje się z biurem obsługi klienta. Nie chcą oczekiwać na holdzie. To w znaczeniu na mm -hmm. na, -infolinii, na w, infolinii. Odpowiedź chcą mieć szybko i już. I taki jest polski konsument. I, i, to, i co robią polscy przedsiębiorcy? Dostarczają mu wszystko na potrzebę, na potrzebę konsumenta. No, na przykład, odpowiedział, są boty ostatnio. Tak. Bo ostatnio PKP wdrożyło bota i wróciły wszystkie memy. Chociaż <laughs> Ponieważ... boty i boty W ogóle to jest mega, <laughs> yy, mega fajna tak. rzecz. A tak a propos trendów SaaS. Jak ty widzisz w ogóle live commerce i i sprzedaż przez wideo. Jak, te, jak, jak, te, jak uważasz, że ten mhm. format, czy w ogóle da się go zaadaptować dla polskiego konsumenta? Czy to, będzie, czy to będą wideo zakupy, czy to będą influencerzy, czy jakoś nas to ominie? Myślę, że to się również przyjmie u nas w polskim e-commerce. Dlaczego, ja, tak jak powiedziałam na początku, my kochamy nowości, my kochamy różnego roz, roz, rodzaju rozwiązania technologiczne, które się, które się dostarcza konsumentowi. Myślę, że branża, zwłaszcza fashion, to jest, czy, czy branża, która sprzedaje buty, to jest też fajny, targ, że tak powiem, moment, żeby to w taki, sposób, w taki sobie w taki sposób robić. Tak? Także prędzej czy później, tak. skoro, skoro oczekujemy słuchaj, od sklepu, wszelkiego rodzaju rozwiązań mobilnych, wideo, że, że produkty mają być prezentowane w formie już wideo, tak? No bo chcemy konkretnie sprawdzić, co kupujemy, to. Tego typu rzeczy przyjmą się prędzej czy później u nas, i nawet uważam, że prędzej, jeśli chodzi o sprzedaż e-commerce'ową. E Może moim pytaniem było nie do końca celne forma, czy przyjmiemy formę azjatycką, mm. czy, czy zaadaptujemy jakąś naszą formę, ponieważ to, co powiedziałaś, zwłaszcza, zwłaszcza branża fashion, że mm -hmm. faktura materiału, jaką się prezentuje w jakim mm -hmm. świetle, jaką się zgina, mm -hmm. kiedy się robi obrót. Pracowałem przez chwilę w branży też wizualizacji mm -hmm. dla e commerceu Także przy obrocie, jak pracuje albo płaszcz przy mm -hmm. obrocie, jak płacuje but przy zgięciu, mm -hmm. jak to wszystko wygląda w połączeniu. Także takie, takie profesjonalne w Polsce to już istnieje. No to, bo to, ja widziałam obuwie nawet, wiesz co, tak, obuwie, ale widziałam też w innej marce butów włoskich, nie pamiętam teraz nazwy marki, natomiast tak, zrobili to w ogóle dla swojej grupy konsumentów, których mają w bazie, Yy, czyli lo lojalnościowych i była prezentacja wideo. Dokładnie pani opisywała, jaki jest to bud, jaka skóra, jak się go nosi i tak dalej. I sprzedawało się, więc yy, tak, A, branża, te, branża tele fashion, zakupy. Bra Tak, no telezakupy w formie wideo. zakupy internetowe, tak. No. Tak, natomiast powiem ci, że tak, wsze wszelkie nowości się przyjmują. W ogóle, wiesz co, jak mobile urósł, jeśli chodzi o e-commerce. Znaczy, za za zanikła ta bariera, wreszcie. Trzy lata temu... Słuchaj, 36% konsumentów mówiło, że wychodzi ze sklepu, jak nie ma wersji mobile. Teraz jest to prawie 90%, czyli jak nie masz mobile, wersji mobile, to konsumenci rezygnują z zakupów u Ciebie w sklepie. I to też pokazuje skalę, skalę rozwoju technologii i koniecznych inwestycji w e-commerce, ale myślę, że jak się w automatyzację, w rozwiązania technologiczne inwestuje, to ten, ten konsument będzie zapewniony. No ja pamiętam jeszcze lata temu, że w, w telefonie się tylko sprawdzało, ponieważ nikt nie wierzył w płatności jeszcze telefoniczne, dopiero tak. rewolucja blik, karty, tak, tak. Apple Pay, Google Pay, ile to lat trzeba było, żeby ludzie zaufali, no a teraz już tak jak, tak jak z całym internetem, no bez, bez mobilu już ale nie w, mowy. Tak, ale w ogóle jeśli chodzi o płatności, co się dzieje z gotówką, tak? Gotówka yy, ani w internecie. Już praktycznie jej nie ma. Je, to, to tak, jeszcze są grupa tak seniorów, chcą tak, płacić, gotówką, chce płacić ale myślę, że to jest kwestia kilku lat, jak się przekonają do zakupu przez internet. Ale w sklepach stacjonarnych, to w ogóle, co wyszło u nas w kryzysie do e-commerce, że w, ludzie w sklepach stacjonarnych też nie chcą już płacić gotówką. Wolą kartę, wolą właśnie blika, i generalnie to, co mają, w, te far, formy płatności, które mają w internecie, chcieliby, żeby w ogóle sklep stacjonarny każdy oferował. Takie jest postrzeganie teraz konsumenta. Kos konsument nie zaciera linii między onlineem i offlinem i chce, żeby te dwa światy właśnie wyglądały jak najbardziej zbliżone do siebie. A w ogóle z ciekawostek, jeśli chodzi o płatności cyfrowe, to nie wiem, czy wiesz, ale jesteśmy krajem, który oferuje najszerszy wachlarz płatności. To, akurat, konsumentowi w, w to akurat wiem, bo jak pracowałem w sasach, to to, no. że my mamy tego tyle. W innych krajach wystarczy karta tak. i jakieś rozwiązania lokalne, tak. lokalne, a u nas trzeba mieć tak. po prostu tak. wszystko. I to, I to też powoduje zaufanie konsumenta do sklepu. Także wiele czynników na to zaufanie wpływa, tak? Bardzo wiele. Ja kilka lat temu pamiętam, że jak właśnie lata temu zdobywałem też doświadczenie na rynku niemieckim, że tam znaki jakości, takie jak Trusted Shops mm -hmm. były krytyczne. Dla niemieckiego konsumenta tak. blisko dekadę temu to było krytyczne. W Polsce tak. to nie znaczyło praktycznie, praktycznie nic, ale teraz, teraz powoli te certyfikaty, opinie o sklepie wiarygodne, tak. że ten strach, te kilka, mm, kilka jakichś afer z zakupami, jednak to zmieniły, uh -huh. no i Polacy zaczęli zwracać uwagę. Kto jest, kto jest partnerem? No wiele uh -huh. osób też dochodzi do wniosku, że różne instytucje nie będą partnerami, jeśli mamy sklep, który ma jakieś podejrzanie, zbyt mało opcji wysyłki, zbyt tak. mało opcji płatności wygląda podejrzanie w To zbyt chwili. ekstremalne promocje, tak, że produkt, który kosztuje tysiąc złotych, u mnie kupisz za 50 czy tam za 100, no to trzeba to się trzy razy zastanowić. Tak, ale to jest edukacja, tak, tutaj słuchajmy z Federacją Konsumentów, która ma u siebie rzeczników praw konsumenckich, my edukujemy konsumentów z zakupów przez internet, to co już powiedziałam, wydajemy dekalog bezpiecznych zakupów przez internet, teraz robimy kampanię Black Friday, żeby ludzie wiedzieli, że na co zwracać też uwagę dokonując zakupów przez internet i cały Cały czas uczymy, żeby zostawiać opinie. Nieważne, czy dobra, czy, czy zła, każdą opinię zostaw, bo ona jest ważna dla kolejnego, który będzie, będzie dokonywał zakupu w, w tym sklepie internetowym. Tak? Tym bardziej, że nie musisz pisać, czasami wystarczy łapka w górę, tak. pięć gwiazdek. Tak, i dokładnie. Tak, jak, tak jak nauczyły nas tego różne usługi, z których korzystamy. Tak, to właśnie o to chodzi. To też jest w sklepach stacjonarnych bardzo fajne, w wielu miejscach, że możesz. Mm, chyba, kliknąć, że, tak. chyba, że moi synowie dobiegną do tego pulpitu. Opinie są bardzo ważne. I podkreślę jeszcze raz. Zarówno te dobre, jak i te złe. Bo też tego nie sprawdzałem, bo niestety działania... Nazwijmy to roboczo-marketingowe, tak zwane mm -hmm. szeptanki, lata temu zepsuły nam rynek opinii mm -hmm. i one przestały być absolutnie wiarygodne. Mm -hmm. Wręcz na przykład moja żona jako konsument wyrobiła taki nawyk, że brała już tylko opinie negatywne i patrzyła, jak sklep odpowiada na nie, bo dopiero to było dla mm -hmm. niej wyznacznikiem klient serwisu, a nie jakieś tabuny opinii, które wyglądały po prostu na kontrolce mm -hmm. Wiem. Natomiast to z tym też prawnie robi się porządek, więc tutaj. No tak, to już jest czynna w nieuczciwej tak, konkurencji. Tak, i... tak, tak, i to, to myślę. Natomiast nadal trzeba, no nadal będę zwolnikiem, tego, żeby zostawiać opinię o, o zakupie i o, o obsłudze klienta, o każdym elemencie, właśnie, który się przechodzi w sklepie. To jest ważne, bo to yy, wbrew pozorom buduje też jakość tak? yy, całej, całej branży, a na pewno przestrzega, czy tam zachęca innych do, do konsumpcji. Digital Services Act bo mhm. ogłosili go dwa tygodnie temu. I... serwis Act, o co mi chcesz konkretnie spytać? Jak to oceniasz? Jak będzie, czy czy, czy, czy Polacy są na to gotowi? No bo mamy, teraz będzie 16 miesięcy na wprowadzenie, tak? Do lutego tak, 16 2024. 16 miesięcy na wprowadzenie i tak, tutaj muszę przyznać, że niektóre podmioty, zwłaszcza te, które mają międzynarodową sprzedaż, to one są do tego, do, ja tak, do zapyta... tego przygotowują. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to tak, no my też będziemy, wiesz, prowadzili szereg szkoleń w tym zakresie, właśnie żeby przygotować. Przygotować naszych przedsiębiorców do, do, do zmian. Kolejna zmiana, która będzie wchodziła, to jest omnibus. Mhm. I niektórzy międzynarodowi, tak, bo omnibus generalnie wszedł na poziomie Unii Europejskiej w maju tego roku, no i podmioty, które sprzedają, sprzedają międzynarodowo już to już, już są przygotowane na, do, do zmian omnibusowych co widać na przykład na Zalando jak zerkniesz Allegro też już jest do tego przygotowane tak, zwłaszcza ta średnia cena z ostatnich miesięcy tak. i natomiast promocji. widzisz w Polsce jeszcze nie wykrystalizowały się co do tego zapisy prawne. I myślę, że wejdą w, w, w przyszłym roku, ostatecznie. No to też szkolimy właśnie naszych, nasze sklepy internetowe, jak się mają do tego przygotować, jakie zmiany jakich zmian to będzie, będzie dotyczyło. Czyli rok 2023 będzie RODO na sterydach, bo naraz mamy Digital Services Act, Digital Market Act i Omnibus. Tak, i... słuchaj, kilka tych, kilka tych zmian będzie, no ale, no wiesz, no czasy trudne, ale dostosować do prawa się muszą podmioty. Trzeba, no. Wiesz, w niektóre w Unii Europejskiej to już od maja się dostosowały, więc to jest i tak kilka miesięcy później, nie? Prawie ponad pół roku. Część firm, taka prymusowska, tak jak mówisz, duża, pracująca na wielu rynkach, już to ma. Dla nich to jest business as no, usual. Mieć, bo... Oni to, muszą, oni to B... muszą mieć i no, a cała reszta jest, no, ciekawe. Bo nadzieję, lokalnie, że... wiesz, problem jest zawsze z małymi przedsiębiorcami, hmm. bo to się wiąże, wiesz, te wprowadzanie zmian prawnych, to co my, o co my prosimy administrację publiczną i w ogóle, jak zawsze postulujemy na poziomie e-commerce Europe, żeby te zmiany nie były wprowadzane gwałtownie i nagle. Tu trzeba nie tylko myśleć o tych, którzy mają inne budżety. I mogą sobie na pewne zmiany po, y, pozwolić, ale też to jest dla nich trudne, tak, no bo to jest y, i kolejne inwestycje tutaj, y, wielkie molochy wcale nie mają, nie mają łatwiej, nie, jest... ale mali, mali naprawdę potrzebują funduszy od samego początku, nie mają na swoich pokładach prawników, więc oni muszą przyjść do Izby Gospodarki Elektronicznej, która powie im krok po kroku. Na szkoleniu, co mają zmienić i co zrobić, żeby właśnie działać zgodnie, zgodnie z nowymi zmianami prawnymi czy podatkowymi. No tak, I to jest są. to jest kłopot, a pamiętajmy, że handel elektroniczny to w prawie 90% to są mali i średni przedsiębiorcy. Rzucamy dużymi markami, olbrzymimi platformami, ale poza tym jest 50 tysięcy podmiotów, które nie są gigantami. Dokładnie dokładnie i o tych trzeba dbać. No i my staramy się, jak możemy ich wspierać. Robimy te szkolenia nasi prawnicy, bo my mamy bardzo rozbudowaną strukturę legislacyjną, mamy kilka kancelarii. I prawnych, specjalizujących się w różnych tematach, I między innymi mamy, mamy w tych nowych wdrożeniach, mamy w podatkach i cały czas szkolimy. Widziałem te podcasty u was tak. dość prężnie Podcasty, działają. ale mamy w ogóle szkołę gospodarki cyfrowej, którą robimy teraz online, od w ogóle od pandemii online. Dzięki temu w ogóle więcej, więcej przedsiębiorców może przyjść, zobaczyć, posłuchać. To jest płatne, darmowe? To jest bezpłatne. Czyli można pójść to być wiedzę tak. i być gotowym? Nie, no dla mnie, dla mnie ten Digital Services Act i te 16 miesięcy jest fair układem, że ten jednak to ponad rok na przygotowanie się. No tak, natomiast tutaj jeżeli chodzi prawda o Omnibusa, wiesz, ma, od maja tak naprawdę też się można było yy, można przygotowywać. Natomiast problem polega na tym, że nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądało tak naprawdę zmiany na rynku tak. lokalnym. Natomiast nasi prawnicy zmiany, zmiany znają i dlatego szkolą przedsiębiorców do tego, żeby przygotowali się. Ale też jeszcze nie mamy daty. Wejścia na rynku Polski. Zejdźmy troszkę, troszkę niżej. Jednak kanał nazywa się Super Efektywny Marketing. Jak obserwujesz, ty masz też tą unikalną wiedzę, mm -hmm. że wiesz, najpierw ja teraz Izba, no po prostu jesteś osobą, która widziała już <grych> prawie wszystko w internecie. Nie powiedziałabym tak, ale. Okay. Jak widzisz, e, polski rynek e, reklamowy, i jak e, sklepy się reklamują, czego one chcą, jakiego one też wsparcia od Izby mm -hmm. oczekują. Jak to ewoluuje? Czy tak samo jak mówiliśmy o różnicach z rynkami zewnętrznymi, jak to oceniasz reklamę internetową polskich sklepów, jak oni działają, jak hmm. to robią, co można poprawić i czym się różnimy od hmm. reszty? Tak. Sorry, że tak szeroko, ale chciałem taki okay. mieć Twój flow. Więc jeżeli chodzi o marketing internetowy, tutaj muszę pochwalić się znowu naszych, naszych przedsiębiorców, bo naprawdę świadczą się fantastyczne rozwiązania dla rynku i właśnie dla sklepów, sklepów internetowych. Natomiast na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że żaden sklep internetowy i sprzedaż internetowa nie byłaby dobrze prowadzona bez fajnej strategii, zarówno sprzedażowej, jak i marketingowej. I to jest podstawa. Jak sobie każdy sklep z tego zda sprawę, no to już wie, w jakim kierunku. Ruszyć. Nasza branża, tak jak, tak jak mówię o tym, że w, o, o przedsiębiorcach polskich, o, jest mega kreatywna. T tutaj nie tylko ogromna wiedza, ale jednocześnie coś, co bez, bez tego marketing nie, nie funkcjonuje czyli bez odpowiedniego podejścia kreatywnego. I to, co robią właśnie i oferują agencje, Naszym sklepom internetowym to też powoduje, że polski handel elektroniczny jest tak popularny międzynarodowo i tak widoczny, bo to jest też wa wa ważne do powiedzenia, a widoczny jest dzięki właśnie świetnym narzędziom marketingu internetowego, świetnym pomysłom na kampanię, bo to, to jest cały produkt, który jest dostarczany, ale także dostarczanym fajnym nowym technologiom, bo Agencje marketingowe teraz dostarczają także również super rozwiązania, rozwiązania technologiczne. Słuchaj, ja pamiętam jeszcze w Jabie, jak pracowałam, augmented reality było na konferencji forum JABE i to było, o Jezu, nawet nie pamiętam ile lat temu. I wszyscy mówili: Nie, no nie ma szans na tą technologię, tak? Jeszcze nie teraz, nie teraz, nie teraz. Słuchaj, prawda jest taka, że teraz to jest must be, już w branży handlowej. Um, wszelkiego rozw rozwiązania, jak już powiedziałeś, rozwijają się wideoboty, tak? Wszystkiego rodzaju, wideo teraz ma swoje, swój moment niesamowity. Mobile, o którym też mówimy od 10 lat, że ma. Że mobile, ale już jest, tak. nastał ten <laughs> rok mobile Słuchaj, no. Już dekada. <laughs> Natomiast tak, wszystkie fajne rozwiązania technologiczne. No, króluje w branży handlu elektronicznego na pewno performance. Marketing. A teraz wzmocni się pewnie w przyszłym roku. Tak, i to, i to widać. My nawet mamy fajny produkt. Mamy konkurs Performance Marketing Diamonds EU, czyli na Unię Europejską. Dlaczego na Unię Europejską? Ponieważ chcemy właśnie porównywać i widzieć te różnice między kampaniami polskimi a kampaniami europejskimi. I muszę, ci po, muszę powiedzieć szczerze, że kampanie polskie. Naprawdę robią mega, mega wrażenie performance'owe, nie tylko pod względem wyniku, bo wiadomo dlaczego się wybiera performance, no bo jest nastawiony na wynik, ale także wszelkiego rodzaju narzędzia użyte, w sposób w jaki to ewol ewoluuje i no, są imponujące. Są kreatywne no przede wszystkim. Ma, och, mega. Słuchaj, naprawdę to jest aż miło patrzeć na to, co się dzieje właśnie, właśnie w kampaniach, kampaniach performance'owych. Oczywiście SEO też jest bardzo ważne, tak? Czyli to, to wszelkiego rodzaju kampanie dotyczące pozycjonowania i to jest też ważne nie tylko na rynku polskim, ale jeśli chodzi o wybicie się na rynkach międzynarodowych, tak? No, żeby, żeby znaleźć sklep, no, to to jest bez tego wsparcia. To jest kluczowe i Google, no, no, nawet teraz kręciłem odcinek wiadomości na kanał. No Europa jest zdominowana przez Google, więc no tak. mówiąc SEO mamy na myśli przede tak. wszystkim, przede wszystkim Google'a ilość nowych rzeczy dla e commerce właśnie tego jak mają wyglądać od strukturyzacji Data, y, danych, teraz przez możliwość nowe narzędzia wchodzą, właśnie porównywania ofert obok siebie, zarządza tak. y, lepsze insighty cenowe dla konsumentów, wystawione w wersji beta. I to, Także, to też trzeba trzymać rękę tak. na pulsie I akurat polskie agencje są w tym bardzo dobre. Ja uważam, że tak jak cały polski biznes związany z internetem jest naprawdę fenomenalny. Tutaj swój pom pomysł goni pomysł. No tak, no. Ale to nie wiesz, co jest jeszcze dla mnie ważne pomysł trafiony. Taki biznes można, re, tak, realny, biznesowy. Tak, dokładnie, bo można mieć mnóstwo pomysłów out of space, ale jak się ma pomysł urealniony, który faktycznie pokazuje wyniki i który faktycznie prowadzi ten brand do lepszej rozpoznawalności i do sprzedawania, no to słuchaj, no to jest genialne. I to, to co obserwuję na rynku, w ogóle zapraszam cię do tego konkursu. Um, już od przyszłego roku, od stycznia rozpoczynamy kolejną, kolejną edycję. Przegląd co, coraz to nowych kampanii jest, jest naprawdę fenomenalny. Mamy świetne jury, bo mamy jury również ze strony klientów, bo chcemy, żeby to oni powiedzieli, na, na co, jakieś, jest co jest fajne, co jest dobre, co jest użytkowe dla nich, tak, no bo to jest, zawsze patrzy się suma summarum na, na kwestie kwestie rezultatów. No to tak, to jest, to jest królowa wśród, performance marketing króluje wśród marketingu, jeśli chodzi o sklepy internetowe. Plus, plus cały, cały rozwój technologii, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, ma ogromny wpływ. Także ja uważam... SEO. No, ale tak, ale ja uważam... I pomysł. To jest fajnie, bo powiedziałaś o tej strategii. Ja, ja, ja to bardzo cenię, bo wiele sklepów tego nie myśli o tym, że trzeba usiąść, znaleźć swoje pozycjonowanie, zwłaszcza na rynku, e, który już jest zapchany. No, pamiętam, jak... E, Znamy wspólnie Dorotę Bachman, tak. jak, jak odpalała sklep ze zwierzakami. O Jezus mój ulubiony. E, miałem, miałem okazję pomagać jej trochę w takim zamyśle mm -hmm. też strategicznym, mm -hmm. że ona od początku miała, jak to Dorota, bardzo jasną tak. wizję, mm -hmm. bardzo jasny pomysł. Usiedliśmy, jak zaczęliśmy szukać mm -hmm. jeszcze dziury w całym. Więc ona zanim odpaliła ten sklep, zanim wybrała platformę mm -hmm. i w trakcie wyboru platformy, ona już dokładnie wiedziała, kto jest jej konsumentem, jakie mm -hmm. będzie, miała, będzie miała przewagi nad mm -hmm. konkurencją. Mm -hmm. Miała to już wszystko tak zrobione, i dopiero potem przeszła do działania. I to jest, to jest super, bardzo właściwe podejście. Właściwie muszę Dorotę zaprosić. Tak, ale Dorota jest generalnie też osobą z biznesu, czyli ona no, jest ona wie, jak to się robi. I to jest jakby. To i, znaczy ja mam dwa psy i kupuję tylko na tu zwierzaki. Moje, moje psy na hasło tu zwierzaki szaleją, bo zawsze wiedzą, że paczka przyjeżdża i rozwalają karton. Natomiast my też mówimy o grupie, która nie wywodzi się z branży i której trzeba wszystkiego nauczyć. Z początku pokażę, I wiesz, my to też pokazujemy. Słuchaj, zarówno w ogóle jak zaczynasz sklep, ty musisz się do tego, chcesz sprzedawać przez internet, przygotuj się do tego mądrze. I strategię, którą y, przygotowujesz biznesową, musi obej obejmować kilka aspektów. W ogóle powinna z góry obejmować też cross-border e-commerce, czyli sprzedaż transgraniczną. Powin y, wielu przedsiębiorców zaczyna tylko myśląc o, o, o rynku lokalnym. A tutaj powinni myśleć w kategoriach, że cross-border nie zna to granic. To na jest na tak. Dokładnie, Ale w tym wszystkim musi być strategia konkretnie marketingowa i sprzedażowa i one zawsze są spójne i w takich kanałach y, myśleć, a agencji na naszym rynku jest bardzo dużo, agencji domów mediowych, które tego typu oferty y, 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 przedstawiają i naprawdę uważam, że te firmy znają się świetnie na tym, co robią, a świadczy to też o tym, że obsługują wielu klientów y, międzynarodowych, tak? Także, także poziom, poziom wiedzy, doświadczenia jest tutaj Czyli zdawać się no też troszeczkę zaufać innym, zaufać profesjonalistom. No koniecznie, no, to, no, no to też jest to też jest na tym polega prowadzenie biznesu, że musi być ten poziom zaufania jak się rozpoczyna, jak się rozpoczyna działalność, ale przecież agencję też można sprawdzić, tak? Oczywiście. Agencja pokazuje. My muszą mieć certyfikaty na Facebooka. Oczywiście. Należą do jabu, należą do dokładnie. Izby. Więc... Dokładnie, dokładnie. To nie są, to nie są nagrody w rzeczy. konkursach, tak? Też świadczą o stanie i o... świadczą o jakości prowadzonych kampanii. No. u nas nagrodę w konkursie bardzo ciężko wybrać, wygrać. Niestety, mamy takie sytuacje, że niektórzy są niezadowoleni, jak przegrają. I to bardzo nam, że tak powiem, i I nie dają do, do do zrozumienia, natomiast ci, którzy wygrają, wygra wiedzą, że wygrali naprawdę jakością i fenomenalnym wynikiem um, swojego, swoich, swoich kampanii. Tutaj mówię o Performance Marketing Diamonds, ponieważ mamy jeszcze dwa fajne konkursy, ale to one są już dedykowane dyrektorom e-commerce i samej branży um, e-commerce, czyli sklepom internetowym, marketplace, bankom i ubezpieczycielom, bo też um, nie mówi się o tym, ale to jest ogromna grupa. Biznesów, e Tak jak usługi medyczne, to tak, też. Wszystko teraz wchodzi w. Jest to e-commerce, tam e-commerce od usług, ale jest to sprzedaż, sprzedaż znaczy, przez Znaczy to cieszy, tak? że rośnie ja, coraz z... więcej yy, większa ilość usług, które można, które można nabyć przez internet. Na zakończenie, gdyby mm -hmm. przyszedł do ciebie dobry znajomy, ale nie internetowy, który chce odpalić sklep teraz na przełomie 2022-2023, poza tym, że radziłabyś mu się zapisać do Szkoły mm -hmm. Gospodarki Cyfrowej, co mm -hmm. jeszcze byś mu radziła? Jak zacząć biznes internetowy mądrze w chwili obecnej, na już tak dojrzałym rynku? Przede wszystkim radziłabym mu przystąpić do Izby Gospodarki Elektronicznej. Od tego zaczniemy, jak przystąpi do Izby Gospodarki Elektronicznej, to otrzyma wachlarz wszystkich potrzebnych informacji. Czyli, czyli tak jak powiedziałeś, szkoła gospodarki, szkoła gospodarki cyfrowej pełny komplet wiedzy od samego początku, jak stworzyć strategię swojego biznesu. Następnie jak przygotować się biuro obsługi klienta, jak, jakiego, jakiej technologii użyć do budowy, do budowy sklepu, jak logistykę przeprowadzić, jak, płatno, jak, jak w kwestiach płatności, prawne y, wsparcie, podatkowe. U nas dostaje komplet tak naprawdę y, usługi, w jaki sposób masz stworzyć Wy, sklep internetowy? Wyprawka e-commerce. Intern. E Wypra Można to tak bardzo fajnie nazywać, wyprawka e-commerce. U nas otrzymuje także networking biznesowy i wymianę know-how, bo to jest bardzo ważne w prowadzeniu biznesu. Czyli nie musi rozmawiać ze mną, ponieważ ja nie mam sklepu internetowego, ale na przykład może porozmawiać śmiało z kilkoma innymi, czy kilkunastoma, czy kilkudziesięcioma innymi przedsiębiorcami, którzy mogą mu powiedzieć, słuchaj, zrobiłem to tak i wyszło do bani, ale jeżeli ty ominiesz to, to, to i to i zrobisz to w ten sposób, to w twoim przypadku, twojego produktu, i twojej grupy docelowej osiągniesz sukces. Czyli ta, ta wartościowa wymiana know-how to jest to, co my ce, co cenią w ogóle przedsiębiorcy u nas w naszej organizacji. My robimy mniejsze eventy, bo robimy na, na 200 osób, robimy na 300 osób, robimy też na 50, ale wtedy grupa docelowa tylko i wyłącznie wymienia się tym, co u mnie zadziałało, co nie zadziałało i w ten sposób pomagają sobie nawzajem w budowaniu jeszcze silniejszej, silniejsze, silniejszego e-commerce'u. Także to dostaje, dostaje kontakty również, między innymi do agencji, które, które tworzą kampanie marketingowe, dostaje do, 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 do kancelarii, jeżeli potrzebuje y, większego wsparcia legislacyjnego, dostaje kontakt do Właściwie do, 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 EUS, do logistyki, do, do płatności cyfrowych. U nas generalnie staramy się w, praktycznie też pomagać przedsiębiorcom, y, jeśli chodzi o otwarcie, otwarcie sklepu, sklepu internetowego. Także wszystko, czego będzie, po, potrzebuje na start, tak jak powiedziałeś, wyprawkę, to ma w Izbie Gospodarki Elektronicznej na, na dzień dobry. Wszystko w jednym. Wszystko wiem. Z mojej strony to tyle. Super było Cię gościć. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, nie, coś do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Także było. dziękuję bardzo za Twój czas i mam nadzieję, że do zobaczenia. Również. Dziękuję Ci. Super. Super. Dzięki. Nawet nie potrzebowałam notatek.